Witam bardzo serdecznie na kolejnej, ósmej już gali Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli Impuls. Klubu zainicjowanego przez Narodowy Bank Polski i Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Jak to jest zarządzać gminą, w której jest taka wspaniała grupa? To tylko wspaniale i wielka przyjemność, i wielka radość. Jestem od początku z tą grupą, już po raz czwarty mam przyjemność uczestniczyć w gali, gdzie zdobywamy pierwsze miejsce w kraju. Proszę mi wierzyć, jest to wielka satysfakcja. Ale powiem jeszcze coś takiego. Ta przyjemność jest dla mnie tym większa, bo tak, ja nie pracowałem z tą grupą, a mam tyle przyjemności co oni, którzy się tak bardzo napracowali. Jakie to jest miłe i przyjemne. Jakiego jest fajnego, że tworzycie taką grupę, rzeczywiście widzę, zintegrowaną, zadowoloną? My mamy możliwość ćwiczenia tej pracy w grupie. Braliśmy udział w różnych projektach, na przykład Zostań Przedsiębiorczym, gdzie uczymy się tej pracy w grupie na zajęciach. A także my często pracujemy w parach, na przykład na wszystkich lekcjach, w grupach, więc tak już nam to weszło w nawyk. Każdy z nas wnosi jakieś pomysły i każdy ma swoje pomysły, które później wykorzystujemy i wspólnie z grupą je realizujemy. Czy macie jakiś pomysł na wspólny biznes? Tutaj każdy, kto należy do tego naszego klubu przedsiębiorczości, każdy ma możliwość, żeby dać swój własny pomysł i wraz z tą grupą analizujemy wszystkie za i przeciw i jeżeli jest taka możliwość i mamy takie pomysły i poparcie wśród reszty członków klubu, no to staramy się realizować wszystkie projekty. Słuchajcie, coś musi być w tym klubie, w waszej działalności, tak? Od czego się zaczęło? Od czego się zaczęło, to już nie pamiętam. Chyba 2006 rok, gdzieś tam w internecie znalazłam stronę Młodzieżowej Fundacji Przedsiębiorczości i to była ta iskra zapalna. Później mam grono pedagogiczne bardzo aktywne, a wśród nauczycieli najaktywniejsza stoi obok mnie. My stawiamy ostatnio na przedsiębiorczość społeczną, o tym powiem, tym się pochwalę. Dzieci współpracują z takimi instytucjami jak Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, jak Dom Pomocy Społecznej Wończycy. Odwiedzamy podopiecznych, pomagamy im. Nauczcie się wspólnego działania i nauczcie się jeszcze drugiej rzeczy, że najlepszym miejscem na ziemi jest Polska.